Kto zrozumie Jana Pawła PZ? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze. Ksiądz PZ Wojciech Iwanecki. Ksiądz Piotr Piekło. Zastanawiasz się, na czym ty się zastanawiasz. Bo ja już kaptur ściągnę, bo to w zasadzie Wojtek powinien mieć kaptur w tym odcinku. Dlatego, że pomyślałem sobie, jak słuchałem najnowszego kawałka PZ-a, zatytułowanego Nomen Omen Jan Paweł, pomyślałem sobie, że jakby ksiądz Wojtek Iwanecki, mój przyjaciel, nie został księdzem, to skończyłby na ulicy. Tak. Jako raper. Jako raper i ten tekst mógłby być, no... No nie wiadomo, w każdym razie chwała Panu, że jestem tu, gdzie jestem. Jak PZ powiem, że jestem tu, gdzie jestem i jest dobrze. Mhm. Słuchajcie, taki odcinek dzisiaj rapowy. Znowu wracamy do rapu. Przepraszamy tych wszystkich, którzy nie lubią rapu, ale zostańcie z nami, bo naprawdę warto. Naprawdę warto. Nie trzeba będzie słuchać piosenki, ponieważ my piosenkę bardzo szczegółowo przeanalizujemy i zrobimy coś, czym zajmuje się na co dzień na przykład Kultura Poświęcona, taki podcast, kojarzysz? Kojarzę. Pozdrawiamy kolegów z klubu Jagiellońskiego, może nas zafollowują, a my ich. Czyli będziemy pastwili się, interpretowali tekst kulturowy, czyli piosenkę PZ-a Jan Paweł, pojawiła się niedawno, jako piosenkę katolicką, a właściwie będziemy starali się pokazać, ile tam jest nawiązań katolickich. Jest to, można powiedzieć, czy wpisuje się ta piosenka w taki temat twórczości postkatolickiej. Jesteśmy w takim świecie postchrześcijańskim, a tu nawet postkatolickim, ponieważ ilość terminów, skojarzeń, ilość nawiązań do naszej religii jest ogromna i cała ta piosenka jest utkana na tym pomyśle, od tyłowego Jana Pawła zaczynając. Także zostańcie z nami, spróbujemy wszystko to wyjaśnić, tym bardziej, że na geniusie i na tekściorach jeszcze nikt tego nie zrobił. Także jeżeli ktoś tutaj nas słucha i redaguje te strony i chcecie wszystkie nawiązania dobrze zrozumieć, tutaj są już pewne nawiązania zrobione na geniusie, ale źle. Kiepsko. Nie byliście na lekcjach religii, także zostańcie z nami, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi w tej piosence, do czego PZ nawiązuje, ponieważ to jest właśnie ciekawe, że tego rapu nie da się zrozumieć, nie wiedząc nic, czy wiedząc za mało o kościele katolickim. Tam jest tyle nawiązań, tyle ciekawostek, że po prostu no, musicie coś kojarzyć z katolicyzmu, żeby ten rap skumać, zrozumieć. Zaczynamy. Co robi PZ, czyli Jan Paweł Kapliński? Robi to, o czym pisze w pierwszym wersie. W dowodzie mam Jan Paweł, coś jak papież Polak. Nawiązuje do tego, że nazywa się Jan Paweł Kapliński, tak go ochrzciła mama. I tutaj właśnie będzie chciał opowiedzieć historię swojego życia z jednej strony, a z drugiej strony z perspektywy właśnie wiary. Tak, i takiej postkatolickiej. Korzystając z wielu terminów i wielu obrazów związanych z wiarą i z papiestwem może nawet i z katolicyzmem bardziej. Potem leci tak. Urodzony w Warszawie, pisze jak jak chorał. No wiadomo, urodził się w Warszawie. Chorał, czyli pieśń liturgiczna gregoriańska. On pisze swój. Tu każdy chrześcijanin, lecz nie ten raczej z Diora. Christian Dior, jeden z najbardziej znamienitych, nieżyjących już projektantów mody, Christian z francuskiego, chrześcijanin po prostu. Mm. A to, co nad głowami, to nie aureola, czyli że nie są tacy święci. Może to nad głowami to smog warszawski albo kaptury. A może kaptury? No właśnie. Późna pora, pewnie zaraz paru znajdzie parę. No, łatwy wers do zrozumienia, niezbyt chrześcijański. Jest późno, zaraz ktoś znajdzie sobie parę, tak? I prędzej niż szansę tutaj złapiesz doła, stracisz wiarę. PZ jest taki nihilistyczny, taki trochę smutnym raperem, mi się wydaje, nie? Takim nostalgicznym, takim człowiekiem, który ma też swój wiek. I myślę sobie, że on wiele w życiu już też stracił. I zobaczył to środowisko, które opisuje, w sensie to miasto, nie, w którym chrześcijanie są, bo to polskie miasto, Warszawa, nie, i to jest Polak katolik, Polak chrześcijanin, jak najbardiej. A tu się okazuje, że tak. Że wiarę stracił. Złapał dołę. Christian, ale bardziej ten od Diora, no właśnie. I w takim nastawionym na konsumpcję społeczeństwie, świecie, mieście, w którym za chwilkę o tym będzie dużo zabawy, no po prostu prędzej stracisz wiarę, niż ją zbudujesz, zdaniem podmiotu lirycznego.
Mówią o nas trudna młodzież, jak poranek w poniedziałek. No właśnie, poranek w poniedziałek. No też możemy spróbować nawiązać do poranka wielkanocnego, ale to raczej chodzi o poranek, raczej ten taki poniedziałek właśnie. To się cisną cały weekend. Tak, tak. Nie lubię poniedziałków, bo no może właśnie bardziej w tą stronę. Każdy nosi tutaj kaptur, a nie tiarę. No właśnie. Fajny follow-up do tiary papieskiej. No, papie, choć Jan Paweł II już tiary nie nosił, także PZ tutaj... Sprawdź to następnym razem. Nie używał, może tutaj nosił. No czyli mamy to, nie? Tutaj kaptur z jednej strony, czyli to nie chrześcijańskie społeczeństwo, tak to nazwijmy, ci ludzie, ziomki PZ-a, a z drugiej strony właśnie nie pobożni wyznawcy wiary i tutaj papież, katolicyzm Jan Paweł, nie? I nowy papież. I władza kościoła, i pieniądze, ale o tym. Właśnie, w serialu Nowy Papież, on chyba tiarę. No, na pewno on wraca, on wraca. Tak, wraca do tiary. Nowym papieżu. Także Nowy Papież, serial HBO, jak ktoś nie widział, to w sumie nie wiem, czy mogę to polecić na PiS. Ale no, ciekawy serial. Dobra, w mieście, gdzie mocne bale, a potem gorzkie żale. Tu na geniusie źle napisali, że gorzkie żale to jest... Być może chodzi o msze odprawiane w kościele rano. Nie, nie chodzi o msze odprawiane w kościele w niedzielę rano. Gorzkie żale to nabożeństwo pasyjne odprawiane w niedzielę po południu. I to też się zgadza, no bo wiesz, jak zabalujesz w sobotę ostro, no to ta niedziela jest słaba. No i gorzkie żale. No i wiadomo, że z jednej strony gorzkie żale, czyli żałujesz tego, co zrobiłeś przez weekend, ale też nawiązanie do nabożeństwa pasyjnego. Ciekawe, pasyjnego, czyli w Wielkim Poście, tak. Bo gorzkie żale śpiewamy w Wielkim Poście i tutaj nawiązanie od razu do następnego wersetu. Każdy wieczorami agurola w karnawale. Egurola. Tak, to ten tancerz taki, tak? Czy ten instruktor tańca. No i też mamy karnawał, nie? Więc tak. Tam się baluje, no, a gorzkie żale to... To się żałuje w poście, żałuje w tego, poście. Co się zabalowało. Ja w sumie jestem tam, gdzie chciałem. I to jest takie, taka myśl, chyba ważna dla PZ-a, tak? Że było różnie w jego życiu i generalnie dużo się naoglądał trudnych rzeczy, też może coś tam wycierpiał, ma swoje przemyślenia, ale jest zadowolony z tego, gdzie jest. Choć to w sumie jest takie, nie? Sumie, że tak nie no do właśnie. Końca, nie? Ale następny wers. Jest taka nutka, tak. Dlaczego jest zadowolony? Następna wers i też nawiązanie do chrześcijaństwa. Napisałem, przyjechała i słowo stało się ciałem. Słowo stało się ciałem, czyli Bóg staje się człowiekiem, czyli rodzi się dziecko, nie? Poczyna się dziecko bardziej. Słowo staje się ciałem, to moment poczęcia Pana Jezusa. No a tutaj napisałem, przyjechała, słowo stało się ciałem. Wyczytałem, że PZ ma córkę, ma dziecko i chyba to jest sens jego życia, z tego gdzieś tam, co mówi w nielicznych wywiadach, że sprawdza się jako ojciec. No, no tak jest taka, tak samo. Okay. No też słowo stało się ciałem, pamiętajmy, że to Ewangelia Świętego Jana, tak, prolog. I z Eucharystią trudno tego nie skojarzyć. Nie. Ziomale za mną, tak jak 300, ma to nawiązanie do 300, Spartan, tak, taki follow-up, wiadomo. Znany chyba film i fakt historyczny. Dużo nam hajsu ukradł fiskus, no to proste. Podatki wszystkim zabierają. To co mają. Z otwartym dachem jadę szybko. W ogóle to nie jest związane w ogóle z odcinkiem, ale super fury są w tym teledysku. W tym teledysku. Ja wiem, że motocykl jest na początku. Ale też dużo Japan Motors, jak ktoś lubi. Zresztą PZ w ogóle lubi takie auta jak ja, więc tam dużo takich Lexusów fajnych i tak dalej. Takich starych aut. Tam taki chyba Wistrom Suzuki na początku, ale to na marginesie. A, bo tym motorem. Ja motocykle wartili. Choć jeszcze nie Maybachem, tak jak biskup. No tutaj oczywiście musiało się dostać. Tak, to jest trochę takie, tak jak zawsze, tak. Stereotypowy pojazd. Ale tutaj ziomka, który na geniusie komentował, tak, tekst, musimy jest... pochwalić, dlatego że zauważył, że ojciec Tadeusz Rydzyk, który nie ponoć miał jeździć Maybachem, to nie jest biskupem i nigdy nie był. Ale może wiesz, chodzi o to, że to fury te biskupy mają takie wielkie. No tak, PZ oczywiście patrzy, dla nas to trochę inaczej wygląda, no ale okej, to jest po stereotypie poleciał. No i refren. A padał na nas z każdej strony wszędzie cień. Mama mówiła, że się modli, weź się wreszcie zmień. Czyli on w jakimś takim mroku powstawał, żył, ten początki jego życia, to środowisko, Warszawa, trudne dzieciństwo, a mama się za niego modli, nie? Mama się za niego modli, żeby się wreszcie zmienił, żeby wyszedł na prostą, żeby no, nie utonął może, nie wiem, w dragach, w alkoholu, żeby w ogóle coś w życiu osiągnął i tak dalej, i tak dalej. I to jest o tym story, że dziś nadszedł dzień. Czyli wydaje się, że chyba się to ziściło jakoś. To znaczy, może modlitwy mamy zostały wysłuchane. Ale PZ tak o tym myśli, ciekawe. I to już tak nie działa.
Pytanie o tym, jak ja ten tekst interpretuję, może później, więc... Nie no, dawaj teraz. Tak? Dalej. I to już tak nie działa, moim zdaniem to jest takie zdanko, które jest kluczem do zrozumienia tego utworu, to znaczy, że chrześcijaństwo nie działa, zdaniem PZ-a, że te modlitwy po prostu, że choć to już i to już tak nie działa, to znaczy, że w sensie ta wiara, wiesz, to wszystko, co jest związane z modlitwą, z Kościołem, z tymi wszystkimi odniesieniami, papiestwo. Tak, ten zespół odniesień to już... Tak, to wszystko, nie? Że to już tak nie działa, że można zostać, wyjść na ludzi, choć czy do końca, no właśnie w sumie jestem tam, gdzie chciałem, ale no w sumie. No w sumie. I na końcu jeszcze potem drugiej zwrotki też będzie, że tak nie do końca. On potem powtarza te wersety, znowu o tej mamie. Mama mówiła, że się modli, weź się wreszcie zmieni. Ja robię hajsy z hobby, jakby to był sen, bo dla niego rabię z taką pasją, takim hobby. Na głowie kaptur, a nie tiara. Znowu nawiązanie do tego. No i takie bezpośrednie, że nie, wiecie, ja się odcinam od tego, nie? Od tej tiary, od tej świętości, nie? Od tej kościołowatości, religijności. No. Kaptur. No i druga zwrotka. W akcie urodzenia mam wpisany Jan Paweł, wiadomo. Więc przyszedłem zrobić dym jak na konklawę. Kojarzycie fakt z dymem, tak? Biały dym to, że wybrali papieża, czarny dym to, że jeszcze go nie wybrali. Bo konklawę to wybory papieża. Mama mówiła, że w nas wstąpił diabeł. Widocznie nie byli grzeczni, on i brat, i tam jego ekipa. Czyli nawiązanie do jakichś takich opętań, nie? I tutaj takie opętanie, ale w kontekście chyba literatury złego zachowania bardziej. Polskiej. Aha, no to... A nie, bo tutaj dalej... Ale jakby... to potem jest, no. Tak. Gdy co innego to znaczyło niż interes, że ty miał sprawę. No to jest... Bardziej chyba tu chodzi o taką uliczny dialekt. Na świat przyszedłem jako drugi syn, to tu jest nadzieniu się. Może na wyrost, ale drugi syn idealnie pasuje do tego, że Karol Wojtyła to był Jan Paweł II. No, może na wyrost tam ktoś napisał, to ja cię podzielę. Może na wyrost moją interpretacją. Wyrost interpretacji. Bo możliwe, na wyrost interpretacja, jeszcze bardziej na wyrost, jak to Wojtek skomentował przed odcinkiem, to taka, że drugi syn to pytanie, kto był pierwszym synem dla tej matki, nie? Więc pytanie, czy może pierwszym synem nie był Jezus? Znaczy w sensie religijność, nie? Może... gdzieś tam, albo bardziej, no ktoś inny w ogóle, nie? Czyli miał poczucie tego, że dla mamy, pomimo tego, że ona się dla niego modli, no nie jest najważniejszą osobą na świecie jakoś, tak, nie? No nie, to taka interpretacja. Interpretacja księdza Piotra. Kącik taki interpretacyjny. Potem leci tak, Diabła poznałem też w Warszawie, a nie karczmie Rzym. Nawiązanie do Twardowskiego, legendy polskiej, tak? On tego diabła poznał, nie musiał dość daleko jechać. Warszawa była tym miejscem, gdzie... No i tam w tej karczmie Rzym diabeł bierze duszę Twardowskiego, nie? Bo on tam zaprasza do knajpy, karczma Rzym, to nie wiem, czy kojarzycie, ale tam, nie? Czyli zabiera mu duszę, a tutaj Warszawa jest tym miejscem, któremu tą duszę zabrało, nie? Był taki moment, że mi trochę pip, tu nie będę przeklinał. Ona została wtedy na noc i poznałem, co to Boże Ciało. No Boże Ciało, wiadomo, że nawiązanie do uroczystości Bożego Ciała, ale też najprawdopodobniej chodzi o tę kobietę, która... Chodzi o cielesność nie, Boże Ciało. Jej piękno. I wciąż mi mało pip, kiedy to zleciało. No właśnie, tęskni może za tą osobą, za tą kobietą, nie wiem. Natomiast to nawiązanie te religijne do Bożego Ciała, no też jest ten film też, nie? Boże Ciało, też takie nawiązanie do, no właśnie. No ale popatrz, tam ten gościu zostaje księdzem, nie? W Bożym Ciele, choć księdzem nie jest, nie? To żeśmy gdzieś tam jakoś już omawiali. A następny wers, 20 lat wciąż noszę kaptur zamiast liturgicznych szat ram. Czyli kaptur zamiast liturgicznych szat, nie? Tak. Więc... No, odcięcie od tego właśnie wymiaru duchowego, liturgicznego, kościołowego, katolickiego, nie? No, ale nie wiem, może myślał kiedyś o tym, żeby zostać księdzem. Ciekawe. Takie, jak to już jest interpretacja. No, ale to pomyślał o tym właśnie, nie? O tym, żeby zostać księdzem. On potem dalej pisze tak. I się nie wożę, mnożę siano mimo licznych strat, brat. Się nie wożę, to może co, że chodzi, że ci księża się wożą. No nie lansuje się z tym, nie? Ale może wiesz, że się nie wożę, czyli że nic nie robię. Mnoży siano. Wiesz jak, że on ciężko pracuje, mimo licznych strat. Gdzie pieniądze, to nie wszystko. Tu już nawiązujemy takie mądrości PZ-a, że on już wie, że pieniądze to nie wszystko. Każdy pożyczyć chce na szybko. Stokoła cię nie zbawi tak jak Chrystus, lecz mordo wszystko tutaj weź w cudzysłów. Ja chcę powiedzieć o tym wersecie przedostatnim, bo on jest dla mnie taki mocny. Stokoła cię nie zbawi tak jak Chrystus, czyli...
No można to różnie rozumieć, ale ja to rozumiem tak, że PZ wie, że te 100 koła go nie zbawi, te pieniądze go nie zbawią, a Chrystus też nie. Że jest taki, że jest na tyle mądry, że już wie, że pieniądze nie dadzą mu szczęścia i zbawienia, natomiast jeszcze nie doszedł do wiary w Boga i daj mi, Panie Boże, ja się pomodlę Ci o to, żeby do tej wiary w Boga doszedł. Natomiast na razie jeszcze tutaj nie widzi w tym ratunku, bardziej w ciężkiej pracy, w pasji, tak? Ta piosenka jest o tym, że jest w tym miejscu, gdzie chciał, no bo robi hip-hop, wiecie, opowiada historię, jest głosem pokolenia, jest legendą i tak dalej. I to go zadowala, a nie pieniądze czy wiara. Czy to go zadowala? Ciekawe. Czy to można odnaleźć w tym sens życia? Ciekawe. No PZ o tym rapuje, choć na końcu dodaje ten werset, który wszystko zmienia i wraca do góry nogami ten stół. Lecz mordo, wszystko tutaj weź w cudzysłów. No. Tak jak Taco Hemingway rapuje piosence, to wszystko na niby. Że gdy wchodzę do kabiny, to wszystko jest na niby. No i... Znaczy, ja myślę jednak, że to jest tak dużo... Czy jest to autentyczne, tak, czy nie? To już pozostawiamy oczywiście tutaj do dyskusji, natomiast... To jest najlepsze, tak... A może to jest taki bezpiecznik dla PZ-a, wiesz? Tak. Że niby o sobie piszesz, ale... Tak, że... Wszystko weź w cudzysłów. Ja to rozumiem. Ja często opowiadam historyjki o sobie i potem mówię, ale słuchajcie, wszystko zmyśliłam, nie? No, to tak... Tak mam. Na lekcjach trochę. Na lekcjach! I potem moje dzieci nie wiedzą, moi uczniowie nie wiedzą, czy ja ściemniam, czy nie. No i czy te historyjki są wymyślone, czy nie wymyślone. I PZ myślę to robi, ale jednak, znaczy jak miał PZ-a porównać do siebie, to chyba jednak jest dużo prawdy o nim w tym utworze. No nie wiemy tego, nie mamy jak sprawdzić, ale domyślamy się, że tak. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć tak na koniec, że mnie tutaj, poza tym co powiedziałem o 100 kołach i Chrystusie, też ten werset o tej mamie, nie? Że ta mama mówiła, że się modli, weź się wreszcie zmień. Ja sobie tak pomyślałem, jak PZ umiera, nie? Tam wiecie, historia jest, nie? No wiadomo, że on kiedyś umrze. I teraz idzie na sąd Boży i spotyka, i Bóg mu mówi, zobacz, ta mama się za ciebie modliła i te wszystkie łaski różnego rodzaju na przestrzeni swojego życia, to ona ci wymodliła, nie? To nie wiem, czy tak będzie, no to tak trochę teraz wiecie, cato fiction uprawiam, ale jest to mega, w sensie takim, ja w to wierzę, że tak może być, że wiesz, że tak jak święta, o której za chwilę, no to kurczę, może się zdziwi PZ, może wszyscy się zdziwimy pewnie na sądzie ostatecznym, ale może się właśnie zdziwi, że ta mama, która się modliła, ona mu wymodliła. Ja myślę, że wiesz, może my się zdziwimy. Kiedyś PZ napisze taki kawałek jak Tau na przykład, nie? No, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Wszystkich fanów i... I kończymy, bo już się zbliża nam czas. Nasza tutaj Agatka kiwa głową. Dajcie znać, co sądzicie. Jeżeli się wam podobał odcinek, napiszcie też w komentarzach. Pewnie dla wielu z was to jest muzyka raczej obca, rap, ale... No właśnie, może przynajmniej was zainteresowaliśmy. I ciekawe jest to, że nawet polskiego rapu nie da się zrozumieć bez katolicyzmu. To jest dla mnie cały czas ciekawe i zaskakujące. A teraz czas na patrona tego odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest Święta Monika, czyli ta, w której życiu, już za jej życia, modlitwa przyniosła owoc w postaci nawrócenia syna. Weźcie wreszcie zmień. Monika się tak modliła kilkanaście lat, widząc swojego syna, świętego Augustyna, zresztą nie świętego, który jako hedonista szukał tylko przyjemności cielesnych na tym świecie. Ona była chrześcijanką, IV wiek, V. I w końcu święty Augustyn się nawrócił, stał się świętym, a Monika stała się patronką kobiet, matek, szczególnie tych, które modlą się o nawrócenie swojego syna. Więc ty powiedziałeś, że się pomodlimy. To się pomódlmy. Święta Moniko. Módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasze monitory i całe wasze życie były święte. Amen. Amen.